Dzień dobry, Adam Pachura, witam Państwa w programie Rozmowy na temat. Państwa i moim gościem w studio jest Jarosław Gowin, Polska Razem. Kłaniam się, witam serdecznie. Witam bardzo. Odwiedził Pan Polskę lokalną. Jakie spostrzeżenia? No ja Polskę lokalną to odwiedzam każdego dnia, bo każdy dzień w tej kampanii, tak naprawdę nieomal każdy dzień od lipca, kiedy podjąłem rywalizację z Donaldem Tuskiem o stanowisko przewodniczącego Platformy, spędzam w innym regionie. Jeżeli chodzi tu o ten zakątek Dolnego Śląska, to w oczy rzucają się dwie rzeczy. Pierwsza, jak piękno tego obszaru, naprawdę niezwykły obszar o ogromnych walorach turystycznych, no ale po drugie niestety widać też zaniedbanie, widać, że to nie jest ta, delikatnie mówiąc, najbogatsza część Polski. W jaki sposób Pan by chciał przekonać wyborców do tego, żeby właśnie zagłosowali na Pana partię? Jeżeli chcą niskich podatków, mniejszej biurokracji, wyrównania szans polskich przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych, a równocześnie są przywiązani do tych paru prostych, tradycyjnych polskich wartości, to powinni głosować na Polskę Razem, bo my w sprawach gospodarczych stawiamy na wolność, to jest nam blisko do nowej prawicy Janusza Korwin-Mikke, a w sprawach moralnych, światopoglądowych stawiamy na tradycję. Ja mam takie wrażenie, że patrząc na wszystkie spoty wyborcze, wszyscy, którzy kandydują, chcą jak najlepiej dla tej Polski, a wybory do Europarlamentu są takim kosmosem tutaj dla lokalnej Polski. To prawda, że obywatelom trudno jest przełożyć te wybory europejskie na ich codzienne problemy życiowe. Ale wbrew pozorom, chociaż ja sam uważam te wybory za najmniej ważne, dużo ważniejsze są wybory samorządowe, potem wybory do Parlamentu Polskiego, ale wbrew pozorom te wybory europejskie też mają znaczenie, bo czy nam się to podoba, czy nie, a mnie się nie podoba, ale 60% przepisów obowiązujących w Polsce powstaje w tej chwili nie w polskim Sejmie, tylko w Parlamencie Europejskim. Dlatego ważne jest, żeby dobrze wybrać takich reprezentantów, którzy by tam potrafili walczyć o interes narodowy. Nieprzypadkowo mówię o interesie narodowym, bo Unia Europejska to nie jest klub dżentelmenów, gdzie każdy sobie ustępuje miejsca. Nie, w Unii każdy twardo walczy o swój interes narodowy. Niech Niemcy walczą o niemiecki interes narodowy, Francuzi o francuski, ale polscy europosłowie są od tego, żeby zabiegać o interes mieszkańców Bielawy, Kłodzka, Dzierżoniowa czy mojego rodzinnego Krakowa. A czy Pan nie uważa, że Państwa program jest zbyt radykalny w stosunku do tego, co oczekuje Unia Europejska? My jesteśmy rzeczywiście radykalni w dążeniu do zreformowania Unii Europejskiej. Uważamy, że Unia powinna być odchudzona, powinna być mniej zbiurokratyzowana, mniej kosztowna, bo to jest instytucja potwornie marnotrawna i w mniejszym stopniu powinna ingerować w sprawy wewnętrzne poszczególnych państw członkowskich. Ja jestem przywiązany do tej pierwotnej idei integracji europejskiej. To miała być Europa wolnych ojczyzn, a nie Europa biurokratów brukselskich czy Angeli Merkel. W przeciwieństwie do Janusza Korwin-Mikke nie twierdzę, że budynek Parlamentu Europejskiego trzeba zamieniać w dom publiczny. Nie twierdzę, że Polska powinna wychodzić z Unii. To jest moim zdaniem absurd. Korzyści z obecności w Unii są niewątpliwie większe niż straty czy koszty, ale ta Unia Europejska w obecnym kształcie nie przetrwa, musi być głęboko zreformowana. Wybory do Europarlamentu są dla Państwa tak naprawdę próbą przed wyborami do Parlamentu Polskiego. Czy Pan uważa, że osiągnięcie te 5% poparcia? Teraz przy wyborach europejskich myślę, że szanse są całkiem realne. W wielu sondażach my dobijamy do tego progu 5%, a jest jeszcze półtora tygodnia i z każdym dniem zainteresowanie Polaków wyborami będzie rosnąć, więc taka nowa formacja polityczna, jaką jest Polska Razem, będzie miała też szansę na to, żeby przekonać do siebie więcej wyborców. Natomiast jeżeli chodzi o wybory, przyszłoroczne wybory parlamentarne, do tego czasu zdążymy okrzepnąć, będziemy mieli struktury, mam nadzieję, że w każdym powiecie, także w Bielawie. Coraz więcej polityków odłącza się od Prawa i Sprawiedliwości czy od Platformy Obywatelskiej, ale tak naprawdę tylko Januszowi Palikotowi udało się stworzyć silną partię, poparcie ponad 10% jest w tej chwili w parlamencie. Czy Pan uważa, przez ten rok uda Wam się zdobyć tak duże poparcie, aby wejść w przyszłorocznych wyborach do parlamentu? Taki jest nasz cel, bo ja uważam, że ta ciągła wojna dwóch wielkich partii, Platformy i PiS-u, ona może jest korzystna dla Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego, bo oni w
ten sposób dzięki tej wojnie dzielą scenę polityczną na pół dla siebie, przy okazji dzieląc też niestety bardzo głęboko Polaków, ale właśnie z punktu widzenia normalnych Polaków to kompletnie nic dobrego nie wynika z tej wojny. Moim zdaniem ta wojna Platformy i PiS-u jest zupełnie jałowa. Ja bym chciał, żeby politycy się zajmowali nie wzajemnym obrzucaniem się obelgami, nie tymi ciągłymi utarczkami, tylko żeby politycy się zabrali za rozwiązywanie problemów, którymi żyją na co dzień mieszkańcy Bielawy czy Dzierżoniowa. Jakie to problemy? Bezrobocie, niskie zarobki, ogromna emigracja, kolejki w szpitalach. Naprawdę w Polsce jest co robić. W jaki sposób chciałby pan na koniec namówić i zaprosić ludzi do tego, aby poszli do wyborów? W tych wyborach nie rozstrzygają się sprawy lokalne, ale rozstrzyga się pozycja Polski na arenie międzynarodowej. Instytucje unijne bardzo głęboko wpływają na kształt życia każdego z nas, dlatego my sami nie powinniśmy rezygnować z wpływu na kształt tych instytucji unijnych. A jeżeli ktoś jest niezadowolony z tego, co się dzieje w Polsce, to wybory europejskie to jest najlepsza okazja do tego, żeby pokazać żółtą kartkę. Pokazać żółtą kartkę Donaldowi Tuskowi, pokazać żółtą kartkę Jarosławowi Kaczyńskiemu. Najlepiej pokazać tę żółtą kartkę, głosując na Polskę Razem. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Państwu przypomnę, że państwa i moim gościem w studio był Jarosław Gowin, Polska Razem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.